Orfeusz i Eurydyka. Jednym z najbardziej czczonych w Helladzie ludzi był Orfeusz. Był jednym z wielu herosów, którzy doczekali się nawet swojego kultu. Kultu o tyle istotnego, że niektórzy badacze twierdzą, iż miał on wpływ na rozwój chrześcijaństwa, w którym wszyscy przecież w pewien sposób tkwimy po dziś dzień. Orfeusz natomiast był jednym z niewielu herosów, którzy nie cechowali się nadludzką siłą, ani nie byli doskonałymi wojownikami. Nie znaczy to jednak, że Orfeusz był zwyczajnym człowiekiem. Przede wszystkim był królem Tracji. Ponadto był doskonałym muzykiem i pieśniarzem. Opowieści mówią, że kiedy wyciągał lutnię i zaczynał grać, z lasów wychodziły oczarowane jego muzyką zwierzęta, zaś drzewa nachylały się ku niemu, żeby być bliżej muzyki. Za jego talent kochali go zarówno ludzie, nieśmiertelni bogowie czy leśne nimfy. Jedną z nich, Hamadriadę Eurydykę, oczarował tak bardzo, że ta zakochała się w Herosie. I tutaj historia mogłaby się skończyć, ponieważ Orfeusz odwzajemniał to uczucie. Pobrali się nawet i upojeni miłością spędzali ze sobą każdą wolną chwilę. Pech jednak chciał, że Eurydyka miała również innych adoratorów. Kiedy ujrzał ją Aristajos, syn Apollina, oczarowany zaczął ją gonić. Nimfa rzuciła się do panicznej ucieczki. W przestrachu jednak nie zauważyła zwiniętej w wysokiej trawie żmii. Gad ukąsił ją w kostkę, po czym Eurydyka wkrótce zmarła. Po śmierci żony Orfeusz wpadł w rozpacz, a jego śpiew ucichł. Wraz z nim w rozpaczy pogrążyły się zwierzęta, popadły w smutek nimfy, a losem Orfeusza przejęli się nawet bogowie. Ten jednak chodził tylko smutny po górach i dolinach, które miast muzyką rozbrzmiewały teraz jego zawodzeniem. Eurydyko, Eurydyko wołał, a okrzyk powtarzało echo. W końcu, nie widząc dla siebie innej nadziei, postanowił Heros zstąpić do podziemi, żeby tam wyrwać swoją żonę z rąk śmierci. Uzbrojony jedynie w swoją ukochaną lutnię, udał się do Hadesu. Haron, przewodnik umarłych, zasłuchany w niesamowitą melodię, zrezygnował z tradycyjnej opłaty jednego obola i przewiózł Orfeusza przez Styx na swojej łodzi. Cerber, trzygłowy pies strzegący bram podziemi, usnął przy muzyce Orfeusza jak potulny szczeniak. Heros nie przestawał jednak grać, a z jego lutni wydobywały się słodkie dźwięki, kojąc nieszczęśliwe duchy i demony, które otaczały go teraz ze wszystkich stron. Kiedy Orfeusz szedł ze swoją muzyką poprzez asfodelowe pola, całe podziemia pogrążyły się w melancholii i smutku. Podobno nawet bezduszne erynie uroniły łzę, słysząc tę przejmującą pieśń. Orfeusz nie przestał grać nawet stojąc przed samym Hadesem. Poruszony Bóg zdecydował się oddać śpiewakowi ukochaną. Rozkazał jej iść za Herosem, a za nimi podążać miał boski psychopompos, Hermes, pilnując, aby zazdrosne duchy nie skorzystały z okazji, żeby uciec. Hades postawił tylko jeden warunek. Orfeusz nie mógł obejrzeć się za siebie, dopóki nie wyjdą z królestwa umarłych. Muzyk zgodził się na to bez wahania. Ruszyli więc ciemną doliną w długą, mozolną wędrówkę. Duchy, które wcześniej zaciekawione słuchały muzyki, teraz wyły rozpaczliwie, niesprawiedliwie zranione wyrokiem Boga. Nie mogły jednak opuścić podziemi, pilnowane przez Boga Hermesa. I prawie udało się ukochanym połączyć, jednak kiedy Orfeusz zobaczył w oddali pierwszy promień słońca, odwrócił na chwilę głowę, nie mogąc doczekać się widoku ukochanej. To wystarczyło. Hermes zatrzymał Eurydykę w podziemiach. Orfeusz musiał opuścić je samodzielnie. Na próżno próbował dostać się z powrotem do krainy śmierci. Bramy były już zamknięte. Legenda głosi, że nie wytrwał długo w samotności i natrafiwszy na rozszalały orszak Dionizosa, porwały go rozszalałe menady. Te rozszarpały Herosa na strzępy. Orfeusz zaś do ostatniego tchu powtarzać miał imię ukochanej. Muzy, którym Orfeusz zawsze był wierny, po śmierci zebrały jego szczątki i pogrzebały je u stóp Olimpu.